Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Tomasz Dołęgowski, jestem tutaj profesorem uczelnianym w SGH, jestem prodziekanem w Kolegium Gospodarki Światowej i tak się składa, że jakoś już dzisiaj żeśmy zaczęli warsztatami ze środowiskiem ruchu Focolari, a w tej chwili już przechodzimy do tego głównego centralnego spotkania i pragnę przywitać naszych gości, trzy osoby, plus również pan redaktor z Tygodnika Powszechnego, który będzie również koordynował całe przedsięwzięcie. A więc witam pana profesora Luigi Nobruniego, który jest... którym się już trochę znam osobiście. Zresztą to jest też przyjaciel profesora Zamaniego, który nas odwiedzał. No i jest on, można powiedzieć, jednym z takich głównych przedstawicieli nurtu we współczesnej ekonomii włoskiej i właściwie można powiedzieć, że jest też współpracownikiem papieża Franciszka. Witam siostrę profesor Alessandrę Smarelli, która też jest... ściśle związana ze Stolicą Apostolską i pana profesora Marka Rymsze, członka Narodowej Rady Rozwoju i profesora w Uniwersytecie Warszawskim, profesora socjologii. Za chwilę też oddam głos również panu redaktorowi, który będzie prowadził całe nasze przedsięwzięcie. Natomiast pragnę już państwa również bardzo serdecznie właśnie powitać w progach, w auli, dokładnie w auli Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, auli pierwszej gmachu C. Wiem, że niektórzy łącznie z profesorem mieli pewne problemy z odnalezieniem, ale żeśmy się odnaleźli. Pragnę państwa również powitać w imieniu pana rektora, profesora Marka Karockiego, który niestety dzisiaj przybyć nie może, ale też prosił mnie również jeszcze wczoraj też o powitanie i o podziękowanie państwu za przybycie i też podziękował za tę inicjatywę, że właśnie w naszej uczelni to spotkanie odbyć się mogło. Mam też nadzieję, że podobne następne będą miały miejsce również u nas. To spotkanie dzisiejsze jest kontynuacją konferencji w Krakowie, która odbywała się wczoraj i przedwczoraj, też na temat ekonomii Franciszka. Ale oddaję już głos następnym naszym mówcom i właściwie głównym osobom odpowiedzialnym za organizację tego przedsięwzięcia. Proszę bardzo. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Piotr Abramczyk, jestem prezesem Fundacji GCCM Polska, Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska. Jest mi niezmiernie miło powitać naszych szanownych gości. Jeszcze raz, bo widzieliśmy się wczoraj i dzisiaj na konferencji Creatio Continua w Krakowie. Jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich Państwa. Nie da się ukryć, że wielka degradacja środowiska, kryzys ekologiczny, kryzys klimatyczny jest znakiem czasów. Z tego też powodu przygląda mu się Kościół i stara się na niego odpowiedzieć. I my jako Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska chcemy być częścią tego rozwiązania, tej odpowiedzi Kościoła. Stąd też pomysł na właśnie taką debatę. Jednym z głównych przesłań encykliki papieża Franciszka Laudato Si jest to, że wszystko jest ze sobą połączone. Warto dlatego zwrócić uwagę na słowa ekologia i ekonomia. One mają ten sam źródło słów, greckie słowo oikos, które oznacza dom. Dlatego też wierzymy bardzo, że ta dzisiejsza debata przyczyni się do rozwiązania tego wielkiego kryzysu ekologicznego i włączy nas wszystkich tutaj w aktywną troskę o nasz wspólny dom. Bardzo zapraszamy i przekazuję głos następny.
Dobry wieczór Państwu. Jan Murawski z Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Jestem bardzo szczęśliwy, że to spotkanie dzisiaj mogło się odbyć jako kontynuacja konferencji w Krakowie i że Państwo dzisiaj na nie przyszli. Papież Franciszek w swojej adhortacji Evangelii Gaudium napisał, że ta ekonomia zabija. Opisywał w ten sposób ten system, tę strukturę, ten sposób urządzenia naszych relacji, który wywołuje zło, który powoduje, że nie tylko umożliwia, ale wręcz wywołuje nadmierną eksploatację, nieumiarkowaną konsumpcję, rozwarstwienie i niszczy nasz wspólny dom. Zadanie dla nas wszystkich to jest to, żeby znaleźć jakiś sposób, jakiś system, który zastąpi to, co nie działa, co nie sprawdza, co niszczy. Jak to zrobić? Ja nie wiem, ale za chwileczkę o tym będziemy rozmawiali. Natomiast bardzo inspirujące jest dla mnie to, co napisali moi koledzy i moje koleżanki z Klubu Inteligencji Katolickiej w magazynie Kontakt. Oni ostatni numer poświęcili kryzysowi wyobraźni. I dużą część tego, co tam napisali, można streścić w ten sposób, że my potrzebujemy sobie wyobrazić nowych sposobów, nowych dróg. I bardzo się cieszę, że nasz Kościół, czy w ogóle chrześcijaństwo jest wśród pionierów, którzy tych nowych dróg poszukują. Bardzo dziękuję. Mi przyszedł w udziale zaszczyt powitania w imieniu Centrum Myśli Jana Pawła II i obiecuję, że to jest ostatnie przywitanie. Nawet się czuję trochę skrępowany, zabierając Państwa czas. Ale chciałem powiedzieć dwie rzeczy o tym, dlaczego spadliśmy tą konferencję. Pierwsza rzecz jest taka, że tutaj dzięki Mateuszom i Piotrowi, dzięki całemu zespołowi, to jest bardzo rodzinna atmosfera. To się, jak się wchodzi do tej sali, to można rozpoznać znane nam twarze, ale pewno to jest jedyne tego typu zgromadzenie, które o 18 w niedzielę się pojawi i jest uśmiechnięte. Więc to jest pierwszy bardzo ważny powód. A drugi też ważny powód to jest taki, że uważamy, że papież Franciszek bardzo dobrze czyta te znaki czasu, a z drugiej strony też się bardzo dobrze wpisuje w tradycję Kościoła i też na pewno podejmuje nauczanie Jana Pawła II. A zastanawiałem się, czy papież Franciszek lubiłby ten tytuł. Pewno tak, skoro go zaakceptował, ale myślę, że to jest coś takiego, że raczej papież Franciszek mówi, że to nie jest ekonomia Franciszka. To jest wasza ekonomia. Nie przejmujcie się tak bardzo tym papieżem. Nie patrzcie, co on zawsze robi, co powie, tylko to jest wasza ekonomia. To jest wasza kościoła ekonomia, to jest wasza ludzka ekonomia, ale to nie jest moja ekonomia. I w takim stylu przywództwa, który przerzuca odpowiedzialność z siebie na ludzi, papież Franciszek bardzo przypominał Jana Pawła II. To jest ten sam styl. I kończę taką refleksją, że w tym tytule jest nie tylko ekonomia Franciszka, ale też jest słowo kryzys ekologiczny. I ci, którzy studiują historię idei, wiedzą, że kryzys jest sekularyzowanym odpowiednikiem apokalipsy. Więc kiedy papież Franciszek mówi o kryzysie, kiedy się odwołuje do też Franciszka i do świętego Bonaventury, to ma coś bardziej poważnego na myśli. To nie jest tylko może jakiś przelotny kryzys. To nie jest może tylko kryzys ekologiczny. To jest kryzys też pewno naszych duszy, a może znacznie bardziej poważny kryzys. I tutaj papież Franciszek też bardzo mocno zgadza się z Janem Pawłem II. Bardzo mi miło, że mogę być częścią tak wspaniałej inicjatywy. Proszę Państwa, nie mogło się obyć bez mojej wpadki w postaci może niepełnego przedstawienia pana redaktora Rafała Wosia, który jest tutaj też wspólnie z nami i który również prowadzić będzie tę naszą dzisiejszą debatę. Także dziękuję bardzo za przedstawienie wszystkich uczestników naszej debaty. Przechodzimy zaraz już do rzeczy.
profesor Alessandra Smerilli i profesor Luigino Bruni zasygnalizowali mi, że chcieliby rozpocząć nasze spotkanie od krótkiej prezentacji, która wprowadzi temat z ich punktu widzenia. Także to jest ten moment. Prosimy. A, właśnie, mamy problem taki, że będziemy musieli tymi mikrofonami żonglować, żeby było dobrze słychać dla tłumaczy. So, good evening to everybody. Thank you. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Bardzo dziękuję za zaproszenie nas na to spotkanie. Mam nadzieję, że dialog, który w wyniku nastąpi, będzie inspirujący w zakresie zagadnień, które będziemy tutaj omawiać. Przede wszystkim chciałabym powiedzieć troszkę o ekonomii Franciszka. Nie jest to, jak już mówiliśmy, ekonomia papieża Franciszka, ale mówimy tutaj o Franciszku z Asyżu. Pomysł natomiast pochodzi od papieża Franciszka, ale mówimy tutaj o ekonomii także Franciszka z Asyżu. Więc będziemy tutaj mówić o Laudato Si oraz o przemyśleniach świętego Franciszka na temat ekonomii. Chodziło o to, aby zgromadzić młodych ludzi. Taki był pomysł papieża, że jeśli spotkamy się razem, jeśli zbierzemy młodych ludzi z całego świata, to będziemy mogli szerzyć nowe pomysły, nowe idee w zakresie ekonomii, finansów, biznesu i możemy znaleźć nowe pomysły też, będące rozwiązaniem być może nierówności, zmian klimatu, czyli wszystkich problemów, z którymi dziś się borykamy, które związane są z gospodarką. Więc nie będzie tylko chodziło o wymianę doświadczeń i myśli, ale także o powzięcie zobowiązania, ponieważ jeśli kilka tysięcy osób spotka się w Asyżu, osób z całego świata, i zaangażuje się swoim życiem, swoją pracą, to myślimy, że wtedy coś może się zmienić. Nie chcemy, aby to był tylko jedno krótkie zdarzenie, ale aby było to początek czegoś nowego, czegoś na teraźniejszość i na przyszłość. I czytam teraz fragment listu papieża z maja, wezwania do młodych ludzi. To będzie wydarzenie, które pozwoli mi spotkać młodych ludzi, którzy studiują ekonomię, interesują się różnymi rodzajami ekonomii, czyli to nie jest zielona gospodarka, także zielona, ekologiczna ekonomia, ale też coś więcej. To jest coś oparte na Laudato Si, czyli wszystko jest powiązane. Inkluzja społeczna, bieda, zmiana klimatu. Wasze organizacje, przedsiębiorstwa, uniwersytety mogą być miejscem nadziei, aby zrozumieć nową gospodarkę i jak poczynić postęp. Trzeba walczyć z gospodarką, która jest oparta na marnotrawstwie i trzeba zaproponować nowy sposób życia. Dlatego też chciałabym spotkać się z Państwem w Asyżu, tak abyśmy razem moglibyśmy promować globalny proces zmiany. Widzimy tutaj Asyż, czyli miasto świętego Franciszka, ponieważ przesłanie z Asyżu mówi o pokoju, to jest miasto pokoju, ale też biedy. Jeśli dotyka nas bieda w życiu, to ciężko jest też zrozumieć, że ludzie żyją w biedzie nie z własnego wyboru,
ale po prostu są do tego zmuszeni okolicznościami. Asyż to także miasto duchowości i braterstwa. Profesor Luigi Nobruni opowie nam teraz kilka słów o biedzie, o braterstwie. To będzie jedno z podstawowych przesłań tej debaty. Spodziewamy się młodych ludzi poniżej 35 roku życia z całego świata. Teraz otwarty jest proces składania wniosków. Zgłosiło się do nas ponad 2000 osób i zdaliśmy sobie sprawę, że jest jeszcze więcej osób zainteresowanych, więc ten czas na składanie wniosków się zakończył, ale później został ponownie otwarty i pozostanie otwarty do 25 listopada. Więc tutaj widzimy dane, które są troszkę nieaktualne, bo teraz mamy ze 127 krajów wnioski, czyli więcej. Już mamy chyba około 3000 osób, które chciałyby przyjechać. To są osoby z całego świata. Co dla nas jest najważniejsze, to fakt, że budujemy program w oparciu o to, co ludzie wpisują w wnioski, ponieważ czytamy każdy pojedynczy wniosek i na przykład John z USA mówi, że chciałbym odpowiedzieć na to wezwanie papieża Franciszka na temat ekonomii Franciszka z Asyżu, bo myślę, że to jest bardzo ważna kwestia. Trzeba zbudować rozwiązanie takie, które będzie budowało wspólnotę. Rita z Nigerii z kolei mówi, że chciałaby przyjechać, aby nauczyć się nowych rzeczy, a także dzielić się pomysłami z uczestnikami z różnych części świata, tak aby zająć się problemami z ochroną środowiska, stabilnością gospodarki. Ważne w tym zakresie jest też tworzenie sieci kontaktów. Wiele młodych ludzi prosi właśnie o to, aby mieć możliwość budowania sobie sieci kontaktów na całym świecie, aby działać wspólnie i myślę, że to jest znak nadziei. Kolejna osoba, Dian z Indonezji, pisze o umiejętnościach, kompetencjach, zainteresowaniach. Interesuje ich równość, bieda, godność ludzi. Andrea z Włoch jest doktorantem. Interesuje się medycyną i ekonomią. Ale wybrał ekonomię, zdecydował się studiować ekonomię i powiedział, że będzie ekonomistą, ale gdzieś w głębi duszy, w sercu będzie lekarzem, aby leczyć, rozwiązywać problemy gospodarki na świecie. Przyjadą młodzi ludzie, ale także nobliści, wykładowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele korporacji, osoby, które chcą coś zmienić, tak aby dzielić się pomysłami i rozwiązaniami z młodymi ludźmi. Więc nie chodzi o to, by ważni ludzie pojechali coś wygłosić w Asyżu, ale żeby wysłuchać młodych ludzi i się z nimi czymś podzielić. Chciałabym przedstawić Muahama Yumos, to jest wynalazca mikrokredytów i bankowości dla biednych ludzi. On też przyjedzie do Asyżu i ma dla nas przesłanie, które chciałabym Państwu pokazać. Jest to przykład globalny, spotyka ludzi z całego świata, ludzie mogą się zmienić, ich życie może się zmienić.
chcę powiedzieć ludziom, że bieda to nie jest coś, co ludzie tworzą, to system to tworzy. Więc musimy dostosować system, a system buduje niestety biedę każdego dnia. Więc zróbmy coś, aby to zmienić, aby to powstrzymać. Musimy zacząć od podstaw. Całe bogactwo świata mieści się w niewielkiej ilości garści ludzkich rąk. Musimy stworzyć ekonomię tak, abyśmy mogli w sposób ciągły niszczyć biedę na świecie. Chcemy to powstrzymać i to będziemy na ten temat będziemy rozmawiać w marcu 2020 roku. Chcemy rozmawiać na temat roli młodych ludzi. Oni są naprawdę silną jednostką, mogą wiele zmienić. Mogą zmienić świat bardzo szybko. I to jest właśnie to, co robi Franciszek. Chce zbliżyć do siebie młodych ludzi, aby oni przeciwdziałali biedzie. Teraz mamy taki świat, który zmierza ku destrukcji. Ale my możemy zmienić ten kierunek, możemy zbudować piękny świat, ale dla wszystkich. Nie dla tych, którzy mają szczęście, tylko dla wszystkich. Chcemy, aby wszyscy mieli jednakowe szanse i aby jednakowo mogli się przyczyniać do rozwoju naszego świata. Więc o tym właśnie będziemy rozmawiać w marcu 2020 roku. Więc na koniec chciałabym dodać, że nie wiemy do końca, co się wydarzy w Asyżu i nie chcemy wszystkiego mieć dokładnie przygotowanego. Chcemy zostawić troszkę przestrzeni młodym ludziom. Przygotowujemy pewnego rodzaju ramy, przygotujemy wioski dla młodych ludzi, przygotujemy tematy do rozmowy. Będziemy rozmawiać o najważniejszych problemach w życiu, o równości, o różnicach w ekonomii. Będziemy rozmawiać o różnicach między kobietą a mężczyzną. Chcemy rozmawiać o zmianach klimatycznych, o przejściu, aby zbudować nową formę ekonomii, gospodarki. Chcemy mówić o swoich przemyśleniach na temat nauk ekonomicznych. Nie możemy zmienić swoich praktyk, jeśli nie zmienimy kluczowej części tej ekonomii. Wszystko od samego początku ma zajmować się z zasadami, według których będziemy nazywać osiami i wokół nich chcemy zbudować swoje preferencje. Musimy wybierać pomiędzy różnymi dobrami. Jedna z takich zasad, zwana osią, zbudowaliśmy ją i chcemy ją tam przedstawić, jest prawdą i mówi, że więcej zawsze znaczy lepiej, że posiadanie dwóch rzeczy jest zawsze lepsze niż posiadanie jednego. Chcemy powiedzieć, że użytkowanie wzrasta w strasznie szybkim tempie, co oznacza, że 100 par da nam mniejszą użyteczność niż dwie, ale jednak wszystkie przedmioty mają pewną użyteczność. Zawsze dążymy do tego, aby posiadać więcej, że więcej jest lepiej. Ale może dziś trzeba stanąć w obliczu tego problemu, tak jak Gandhi powiedział, że gospodarka jest pełna, jeśli mogę osiągnąć dobre samopoczucie i
Więc zamierzamy właśnie zmierzyć się z takimi problemami. Chcemy, aby młodzi naukowcy mogli coś zdziałać na tym świecie. Nagroda Nobla, jeśli chodzi o nauki ekonomiczne. Myślimy, że teraz jest czas przejścia, zmiany w praktykach ekonomicznych, w nauce. I profesor Bruni opowie o czymś więcej, o tym, o co mamy zamiar zrobić i jakie problemy będą omawiane. Dziękuję bardzo. Myślę, że naraz byłby naprawdę właściwy moment posłuchać Państwa pytań. Ponieważ siostra Alessandra powiedziała dużo na temat poszczególnych elementów, żebyście mieli ogólny zarys tego, co będzie się działo w Asyżu, ale też przede wszystkim chciałem Wam podziękować za to, że tu jesteście. Chciałem podziękować organizatorom tego spotkania, globalnemu ruchu katolickiemu, ponieważ wróciłam tego roku ponownie do Krakowa, głównie z powodu dobroci, uprzejmości, hojności młodych ludzi organizujących właśnie to wydarzenie. Więc chciałam również podziękować tym osobom, ponieważ wiem, ile wysiłku to kosztuje, ile energii musieli w to zaangażować, aby toczyć tę bitwę o lepszą planetę. Nie chciałbym mówić zbyt dużo, ponieważ siostra Alessandra ma wiele rzeczy do powiedzenia i bardzo chciałbym wysłuchać właśnie jej wykładu. Pytania. Może zacznę ja. Pierwsze pytanie, właściwie pierwsza obserwacja jest taka, że dziękując za tę wspaniałą prezentację i zapowiedź tego, co wydarzy się w Asyżu już wiosną, padło wiele słów na K. Kryzys, klimat, Kościół, katolicy i wiele innych słów, które przy tej okazji zwykle padają, które nie zaczynają się na K, przynajmniej w języku polskim, jak nierówności, ekonomia, system, ale jednego słowa na K, w języku polskim na K, po języku angielskim na C, tutaj brakuje. Wiedzą Państwo jakiego? Kapitalizm. Dokładnie, kapitalizm. Dlaczego? Czy to jest jakiś tutaj słoń w pokoju? Dlaczego nie mówimy o kapitalizmie? Dlaczego to słowo nie pada? I czy w ogóle jest jakiś problem? Czy może to po prostu tak to wychodzi i nie ma tutaj co z tego robić problemu? You mean in the title? No, I mean in the whole presentation, in the whole narrative about the challenges that we face. It's not much said about capitalism. Może spróbuję również uruchomić naszego polskiego uczestnika naszej dzisiejszej rozmowy, pana profesora Rymsze, i skieruję do niego najpierw to pytanie, a potem chciałbym, by nasi goście również na nie odpowiedzieli. Czy jest problem z tym, żeby łączyć kryzys klimatyczny z kryzysem kapitalizmu, pana zdaniem? To znaczy tak, można łączyć, należy łączyć, natomiast bym ostrzegał przed nadmiernym ideologizowaniem. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, no, Chiny zanieczyszczają powietrze i Stany zanieczyszczają powietrze, mają różne formy gospodarowania, a produkują ten sam skutek. Ja bym raczej wrócił w ten sposób do innej sytuacji. Znaczy, tu chodzi o pewien stan gospodarki, w którym my się znajdujemy. Jak się cofniemy o sto kilkadziesiąt lat i do rewolucji przemysłowej, ona też z punktu widzenia zmian klimatycznych bardzo dużo zrobiła.
przestawiła sposób gospodarowania, pojawiły się maszyny, pojawiły się... Ale o co chodzi? Wtedy jeszcze nie było pytaniem, co robić w kwestii klimatu, chociaż smog w Londynie i w wielu innych miejscach był ogromny, właśnie w związku ze spaleniem. Natomiast węglem, drewnem i tak dalej. Natomiast wtedy pojawiła się kwestia, nazwaliśmy to kwestią społeczną. Niektórzy mówili kwestia robotnicza. To było coś, co na tamtym etapie przykuło uwagę, że jest pewien rozwój, nikt nie zamierza tych maszyn tam, no niektórzy próbowali je zniszczyć i wrócić do sytuacji przedprzemysłowej, ale to było skazane na przegraną. Po prostu trzeba coś zrobić z tą sytuacją pracowników najemnych, żyjących w warunkach urągających, no wszystkim podstawowym, można powiedzieć, zasadom, o jakich sobie możemy pomyśleć. Ja gdy o tym myślałem, to właśnie jeśli ze słów na K, to właśnie zabrakło kwestia. Jako coś, co dobrze określa, w moim przekonaniu, lepiej niż kryzys. Bo kwestia to jest taki, może być, mega problem. I teraz wydaje mi się, że analogia jest właśnie taka, że nie da rady pójść dalej, jeśli się tej kwestii robotniczej nie rozwiąże. Po prostu. Trzeba to zrobić. I taka sytuacja analogiczna dzisiaj jest, po prostu mamy kwestię ekologiczną i nie da dalej rady się rozwijać, jeśli jej się nie rozwiąże. I na tym, moim zdaniem, polega ta odpowiedź na pytanie, jaką pan zadał. I nie wiem, czy mogę sobie jeszcze pozwolić na kilka zdań, czy to już... Proszę. Tak? To ja bym chciał, ja jestem socjologiem z wykształcenia. Chciałbym państwu jakby pokazać, tak jak się zastanawiam, co bym chciał dzisiaj powiedzieć ważnego, to żebyśmy zwrócili uwagę na to, co to znaczy tak z perspektywy nauk społecznych, że coś jest kwestią, coś jest problemem do rozwiązania. Czyli socjologia daje takich 6 punktów, że jeśli mamy do czynienia z prawdziwym problemem, z realną kwestią, to znaczy, że naraz jest spełnionych 6 warunków. Pierwszy to jest taki, że to coś jest uciążliwe dla życia zbiorowego. Gorzej się żyje z tym czymś, niż bez tego czegoś i jest to zmiana znacząca na minus. Tak? No i ta sytuacja, kiedy no, mówimy, no, że jak żyć, jak brakuje wody, tak? Jak prowadzić rolnictwo i tak dalej. No to są sprawy dosyć oczywiste, że to jest tak. Ale dwa, mówią socjolodzy, że to nie tylko musi być uciążliwe, to musi łamać jakąś bardzo istotną normę społeczną, naruszać pewną wartość. Sama uciążliwość nie wystarczy. Z pewnymi uciążliwościami jakby można nauczyć się żyć. Natomiast jeśli coś oceniamy jako niemoralne, to z tym żyć nie możemy. Tak? To jest jakby drugi aspekt. I chcemy z tym coś zrobić. Trzecie, to jest tak, że w pewien sposób dotyka nas wszystkich. Jednych dotyka bezpośrednio, innych dotyka pośrednio, ale nawet ci, którzy by chcieli powiedzieć, że mnie to nie obchodzi, w pewnym momencie już nie mogą tak mówić. Tak? I żeby jakby dobrze oddać sytuację, to migracja jest takim zjawiskiem, który jest połączony z tym, że ludzie z terenu się gorzej żyje, dużo gorzej, coraz gorzej, próbują się przemieszczać tam, gdzie żyje się łatwiej. I ci, którzy jeszcze tych zmian nie widzą albo nie są dla nich uciążliwe, no stykają się pośrednio z tą falą, która przychodzi i mówi, że to was też dotyczy. Tak? Czwarta kwestia, i ona budzi najwięcej kontrowersji. To jest jakby problem z takim społecznym, kwestią społeczną mówimy wtedy, kiedy sami jesteśmy za to jakoś współodpowiedzialni. Takie kataklizmy, które się dzieją bez naszego udziału, żadnego, my mówimy, w innych kategoriach próbujemy to opisać. Tutaj mówię, że jest jakieś współsprawstwo po naszej stronie. Coś żeśmy zrobili, czegoś żeśmy nie zrobili i mamy konsekwencje. I tutaj zgody nie ma. Tutaj spór jest gorący, on się po prostu toczy. Piąty punkt to jest taki, że to się samo nie rozwiąże, że to coś wymaga naszego zorganizowanego działania. I wreszcie ostatnia kwestia, to jest ostatni aspekt, to jest taki, że trzeba uzgodnić, to się tak mówi w skrócie, uzgodnić perspektywy. To znaczy, że trzeba się dogadać co do tego, czym to coś jest i co my z tym robimy. Że jeśli tego dogadania nie ma, tylko jedni mówią jedno, drudzy mówią drugie i ktoś nawet jest w stanie przeforsować rozwiązanie, to taka rzecz, która jest narzucona jest w dużym prawdopodobieństwem nieskuteczna.
Po prostu. Natomiast jak się uzgodni, jakby wszyscy powiedzą, no to mniej więcej to jest to, to wtedy to ma szansę realnego odwrócenia biegu spraw. Tak? To tak mówiąc w wielkim skrócie. Teraz to jest tak. Dlaczego jest ważne, dlaczego ten dokument, Laudato Si, encyklika jest takim bardzo ważnym głosem w sprawie? Bo ona w pewien sposób wprowadza refleksję chrześcijańską, myśl chrześcijańską w centrum tej debaty. Mówiąc tak, Kościół też wypowiada swoje zdanie w sprawie. I teraz to jest tak, dlaczego to jest ważne? Otóż, bo to jest jakby pytanie, no oczywiście pierwsze to można powiedzieć tak, że skoro mamy uzgodnić perspektywy, to jak będzie jakiegoś głosu brakowało, no to tej perspektywy nie uzgodnimy. No więc jakby no, na pokład wszystkie ręce, wobec tego skoro wszystkie, to również tak. No i to jest dosyć oczywiste. Ale pytanie, co ta myśl wnosi jako wartość dodaną? Czemu lepiej, gdy ten głos brzmi, niż gdyby tego głosu brakowało? Ja bym wskazał na takie trzy aspekty sprawy. Pierwszy to jest taki, że papież mówi w taki, no bardzo mocno w kategoriach etycznych, że sprawa ma charakter etyczny, narusza pewne fundamentalne wartości. Na przykład właśnie w tej encyklice jest, no, że powszechne przeznaczenie dóbr. To jest taka jedna z ważnych zasad chrześcijańskich co do własności, co znaczy coś posiadać. Że wszystko jest darem Boga, ziemia jest darem Boga i ziemia jest dla wszystkich. Dla wszystkich w rozumieniu geograficznym, że bogate północ i biedne południe to nie jest sprawiedliwe, ale dla wszystkich w rozumieniu również między pokoleniami. To jest również dla tych, co będą po nas. Oni też mają prawo z tego korzystać. I po prostu, i to jest norma. To jest norma istotna i naruszenie wymaga interwencji. Na to się nie można zgodzić. Ale również, jakby to, o czym mówi papież Franciszek, że rozwiązanie musi być również etyczne. Że papież wyraźnie, jakby tam no, ileś razy, że techniczne rozwiązanie nie zadziała. Tu nie chodzi o techniczne rozwiązanie, o znalezienie po prostu prostego czegoś, czegoś zastąpienia, czymś już jedziemy. I dalej właśnie produkujemy w nieskończoność na przykład, tak? Tylko że jakby trochę inaczej technicznie. Papież mówi jednak, to musi być etyczne rozwiązanie. I druga rzecz, na którą papież Franciszek zwraca uwagę, to jest to, że to rozwiązanie to nie może być narzucone siłą przez silniejszych słabszych. Że coś takiego jest niesprawiedliwością. A z tym mamy do czynienia, z taką próbą przeformułowania, że ci, co są na górze, pozostają na górze i rozkazują całej reszcie, co ma robić. Papież Franciszek mówi nie. I na co chciałbym zwrócić uwagę? Że to nie jest tak, że to papież Franciszek za przeproszeniem urwał się z choinki i coś nagle w myśli Kościoła by dodał od siebie, bo jest jakiś specjalny. Zarówno kwestia, że rozwiązanie musi być etyczne, to jest absolutny fundament nauczania Kościoła, odkąd ono jest. I również ta opcja na rzecz ubogich to jest również bardzo silny element ciągłości w nauczaniu Kościoła. I po prostu to jest to po prostu jest to. Tak? Więc jakby papież Franciszek wnosi to, co ta myśl chrześcijańska ma do powiedzenia w sprawie, a nie co się papieżowi Franciszkowi akurat wydaje. I również wydaje mi się, że to, co jest bardzo ważne, i to być może ucieka refleksji części chrześcijan, części katolików. Zwłaszcza takich, którzy mają problemy z akceptowaniem tego, czy my jesteśmy współodpowiedzialni i tak dalej. Że w ten sposób po prostu no, żyjemy w czasach jednak silnej sekularyzacji i silnego takiego no, usuwania wiary, religii gdzieś z przestrzeni publicznej, w przestrzeń prywatną. No po prostu ten rodzaj aktywności stawia po prostu chrześcijaństwo w centrum debaty, która się toczy. Jeśli by chrześcijanie nie brali w niej udziału, to się sami alienują, bo dla wielu innych to jest rzecz centralna. I to jest jakby korzyść drugiej strony, znaczy tej, która wnosi, tak? Też sama z tego coś wynosi. Dziękuję. Dziękuję panu profesorowi. Chciałbym teraz pozwolić na odniesienie się do tego postanowionego przeze mnie problemu również pani profesor Smerilli i panu profesorowi Bruniemu. Tylko jeszcze przypomnę i wyjaśnię, o co mi chodzi. Jest takie bardzo popularne od dłuższego czasu pojęcie antropocenu. Antropocen to ma być ta nowa geologiczna epoka w dziejach naszej planety, która jest właśnie tym opisem tego
intensywnego i negatywnego oddziaływania człowieka na Ziemię. Krótko mówiąc, te wszystkie procesy, które widzimy na co dzień, w których żyjemy, zanieczyszczenie klimatu, ocieplenie klimatu, znaczy zanieczyszczenie środowiska, ocieplenie klimatu, uszczuplanie zasobów, urbanizacja, to wszystko są jego przejawy. Tylko że czy nie lepiej byłoby nie mówić o antropocenie, ale raczej mówić o kapitałocenie? Bo mówiąc o antropocenie, zapędzamy się trochę taką, w taką ślepą uliczkę, to znaczy hasło antropocen jest takim paluchem wymierzonym w kierunku ludzkości, mówiąc doigraliście się, zniszczyliście wszystko, zapłacicie za to i dobrze wam tak. Gdyby nazwać to kapitałocenem, moglibyśmy pokazać, że to nie jest tak, że człowiek jako człowiek niszczy naturę. Nie. Człowiek niszczy miejsce, w którym mieszka z powodu bardzo konkretnego sposobu organizacji produkcji i życia gospodarczego, który nazywa się kapitalizmem. Wcześniej nie było kapitalizmu, człowiek nie niszczył planety. Kiedy jest kapitalizm, i to prawdopodobnie nie zaczyna się w czasie rewolucji przemysłowej, a trochę wcześniej, wraz z takimi procesami jak, nie wiem, przyspieszenie eksploatacji zasobów, wycinanie lasów, grodzenie, utowarowienie pracy, niewolnictwo, mniej więcej XVI wiek prawdopodobnie. Tam należy się dopatrywać tych początków kapitalizmu. Więc pytanie do państwa, czy wy byście się zgodzili na takie postawienie sprawy, że to nie człowiek jako człowiek jest problemem, tylko problemem jest kapitalizm? A jeżeli tak, to czy da się rozwiązać problem klimatyczny, który jest poważnym, realnym problemem, bez rozwiązania problemu kapitalizmu jako takiego? Panie profesorze, może od pana zacznę. Dziękuję. Myślę, że to jest złożone zagadnienie. Use of the expression capitalism actually was important and meaningful. Ponieważ w XX wieku kapitalizm jako zagadnienie, też kapitał Marx wymyślił, to było zagadnienie istotne w poprzednim stuleciu, później mieliśmy socjalizm, komunizm. Po 1989 roku już zastosowanie tego pojęcia ma trochę inne znaczenie, ponieważ nie mamy już tej strony przeciwstawnej. Dzisiaj mamy debatę o tym, że jest kilka rodzajów kapitalizmu, które rodzaje kapitalizmu mają konkurować, czy kapitalizm oparty na eksploatacji, czy na poszanowaniu pracy ludzkiej i środowisku. Więc jeśli powiemy po prostu, że to jest tylko kapitalizm, to nie jest takie proste, ponieważ ja w moich dwóch ostatnich książkach po włosku, pierwsza jest też Kapitalizm o Infelicito, a druga teraz właśnie wychodzi, dziś lub jutro, też chodzi mi o to, że w obu książkach w tytule nawet jest mowa o kapitalizmie. Ja często powołuję się na kapitalizm, ale widzę, że to nie wystarczy. Semantycznie to nie wystarczy, ponieważ kapitalizm dziś oznacza bardzo dużo rzeczy, ma wiele znaczeń. Dlaczego? Przede wszystkim, o jakim kapitale myślimy? Dziś typowe, standardowe kapitały, jeszcze wychodząc od Marksa, marksizmu, czyli własność, środki produkcji, to jest ważne, ale tak jak wiemy, dzisiaj mamy też inne rodzaje kapitału. Kapitał ludzki, kapitał naturalny. Nawet niektórzy mówią o kapitale duchowym, ponieważ też niedawno przeczytałam o tym książkę. Więc to też są ważne aspekty kapitału. Mamy kapitał też materialny w klasycznym kapitalizmie, maszyny i tak dalej. To jest ważne, oczywiście. Ale weźmy Jeremy'ego Rifkina. Mowa tutaj o przejściu kapitalizmu z
własności, posiadania towarów do dostępu do produktów. Podam przykład, na przykład reklamy samochodów w telewizji. Dziś, przynajmniej we Włoszech, rzadko kiedy korporacje takie jak Fiat czy Mercedes reklamują się, podając cenę samochodu, podają miesięczny koszt zużycia użytkowania samochodu, na przykład 200 euro miesięcznie. To jest przekaz. Nie, że tam 30 tysięcy euro, bo ludziom teraz zależy na dostępie do samochodu, a nie bardziej niż na własności samochodu. To jest coś nowego w ostatniej dekadzie. Po drugie, jeśli już używamy tego pojęcia kapitalizm, mamy tutaj bardzo ważną zmianę paradygmatu. Jesteśmy na Wydziale Ekonomii, być może są wśród nas studenci, oni zapewne wiedzą, że jedną z nowości, innowacji nowej ekonomii było przejście do przepływów. Co to oznacza? Przed XVIII wieku mówiliśmy o tym, że kraj był uznawany za zamożny. Kraj Francja, Włochy, Polska, jeśli posiadały dużo zasobów, aktywów, czy to pałace, bogactwo po prostu, majątek, czy też zasoby naturalne. Ale później pod koniec XVIII wieku mamy zmianę. I już przeszło to postrzeganie od posiadanego majątku w oparciu o PKB. Zaczęto to postrzegać. W Polsce właśnie też mówi się o mierzeniu bogactwa przez PKB, czyli to jest przepływ, to nie jest posiadanie aktywów. Czyli mamy taką koncepcję, która obejmuje roczną produkcję, roczne wytwarzanie dochodu, to definiuje, czy jesteśmy zamożni. I tak właśnie mierzymy zamożność w ostatnich dwóch stuleciach. Ale musimy też wrócić do posiadanego majątku, ponieważ to pojęcie wytwarzania przepływów niszczy nam właśnie majątek, między innymi zasoby naturalne, więc jeśli cały czas będziemy polegać na takim mierniku jak PKB, ale powinniśmy też myśleć o majątku, kapitale etycznym i duchowym, ponieważ codziennie zużywamy, konsumujemy wartości etyczne i nie mierzymy, ile tracimy właśnie w ten sposób na tych niewidocznych, nienamacalnych aktywach. Więc znowuż musimy wrócić do mierzenia kapitału naturalnego, kapitału etycznego, kapitału duchowego. Dziś kapitał w tym rozumieniu jest ważniejszy niż 20 lat temu, a kryzys klimatyczny to jest bardzo ważny element, przez który możemy powiedzieć, jako ekonomiści, jako ludzie musicie znowuż mierzyć nie tylko te przepływy, czy też wzrost PKB, ale też właśnie zasoby. Żeby odnieść się do tego problemu, powtórzę, czy da się wyjść z kryzysu klimatycznego bez mówienia o tym głównym widowajcy tego problemu, którym dla wielu jest kapitalizm. Okay, I agree with both professors. Ja zgadzam się z przedmówcami, profesorami. First of all, thinking about Assisi. Przede wszystkim, jeśli mówimy o Asyżu, to nie podkreślamy, nie stosujemy słowa kapitalizm, ponieważ nie chcemy, aby młodzi ludzie, pewni młodzi ludzie poczuli się wykluczeni, bo na przykład uważają, że rynek czy kapitalizm są dobre.
Chcemy, aby spotykali się różni ludzie o przeróżnych poglądach, aby zjechali się do Asyżu i porozmawiali o tych wszystkich zagadnieniach. A to dlatego, że uważamy, że różnorodność jest warunkiem do stworzenia, do wymyślenia czegoś nowego, bo jeśli spotkają się ludzie, którzy mają te same poglądy, to nic nie zmienimy na lepsze, nie będzie postępu. Będziemy tkwić w miejscu. Stąd też nasze przesłanie powinno integrować wszystkich tak, aby wszyscy czuli, że mają przestrzeń, aby wyrazić swoje opinie. Ja uczestniczyłam w synodzie młodzieży w zeszłym roku i papież powiedział wtedy: mówcie otwarcie i szczerze wszystko to, co chcecie powiedzieć, co macie w sercu, a po drugie słuchajcie. Słuchajcie tych ludzi, którzy zdają się być daleko od waszych poglądów, bo tylko przy takich dwóch warunkach, przy ich spełnieniu, jesteśmy w stanie iść naprzód i wymyśleć coś nowego. Powiedział też, jeśli bierzecie udział w synodzie, a później już wychodzicie i jesteście cały czas tą samą osobą, to znaczy, że nie uczestniczyliście. Więc mamy nadzieję, że z kolei Asyż będzie takim procesem, gdzie będziemy w stanie uczestniczyć, przejedziemy z różnymi poglądami. Chciałabym nawiązać do finansów w taki sposób, że czasem wydaje nam się, że mówimy o systemach, kapitalizmie, o zasadach, regułach, które należy zmienić. I tak, to słusznie. Trzeba tak myśleć i wyobrażać sobie inny świat. Ale też trzeba przyznać, że jeśli nie zmienimy sami naszego zachowania i naszego myślenia, to nic nie zmienimy. I mówię o tym, bo czasem osądzamy. Na przykład oceniamy, że ekonomia zabija. Wiemy, że to powiedział papież Franciszek. Ekonomia, która prowadzi do produkcji odpadów, do marnotrawstwa i która zabija. Ale też trzeba mieć świadomość, że sami jesteśmy częścią tego procesu, odgrywamy w nim rolę. Więc jeśli myślimy o ekonomii, o gospodarce, jako czymś, co jest daleko od nas, to nie jest właściwe podejście. Na przykład, kiedy kupujemy produkty i wybieramy te najtańsze, a nie patrzymy, jak zostały wyprodukowane, jaki jest łańcuch produkcji, jak traktuje się pracowników, robotników w danej firmie, to tak naprawdę finansujemy taką kiepską gospodarkę, ekonomię. Jesteśmy niejako współwinnym tej zbrodni, tego systemu. Tak samo z inwestycjami finansowymi i oszczędnościami, ponieważ ja myślę, że pewnie wszyscy tutaj mamy konto bankowe i trzeba zwracać uwagę na to, co robią banki z naszymi oszczędnościami. Ponieważ nasze oszczędności nie tkwią sobie po prostu w banku, są reinwestowane, więc jeśli trzymamy pieniądze w banku, który inwestuje w hazard, w fabryki broni, albo w inne fabryki, które prowadzą do dalszego zanieczyszczenia środowiska, to też jesteśmy współwinni. Czyli przekaz jest taki, że powinniśmy też zwracać uwagę na to, jak my postępujemy. I jeśli nie będziemy tego świadomi, to będziemy współwinni tych zbrodni. Ale są drogi wyjścia. Na przykład można inwestować w sposób odpowiedzialny społecznie.
Ja pracuję w komitecie etycznym firmy finansowej, która prowadzi inwestycje, ale w oparciu właśnie o kryteria społeczne, środowiskowe. Wszystkie państwa i wszystkie firmy, w które ona inwestuje, na przykład korporacja, w którą właśnie ma zainwestować, to musi być korporacja, która na pewno nie działa w pewnych gałęziach gospodarki, które są złe, na przykład nie działa w sektorze zbrojeniowym albo w jakichś innych gałęziach, które są szkodliwe dla środowiska. I jeśli już nie wykluczymy danej firmy, to przyznajemy jej punkty w zakresie społecznym, środowiskowym i governance, czyli zarządzania. Czyli to też jest przekaz dla danej firmy. Będziemy was finansować, damy wam pieniądze, ale tylko pod warunkiem, że będziecie się zachowywać w określony sposób. Inwestowanie odpowiedzialne społecznie jest coraz bardziej popularne w Europie i to będzie powodować zmianę. Teraz wszystkie firmy, korporacje zaczynają zwracać uwagę na takie aspekty, ponieważ pojawiło się takie oczekiwanie, więc jeśli będziemy oczekiwać, żądać pewnych produktów, jeśli pojawi się na nie popyt, to też produkcja się zmieni. Nie mówię, że to jest jedyne rozwiązanie tego problemu, ale to jest częściowe rozwiązanie i to jest coś, co my sami możemy zrobić. I też mamy nadzieję, że w Assyżu będzie przestrzeń na właśnie dzielenie się refleksjami też w tym zakresie. Proszę Państwa, jako zwolennik transparentnej moderacji chciałem Państwu powiedzieć, jak taka jak informacja z kokpitu pilota w czasie lotu. Otóż jesteśmy w połowie naszego spotkania. Chciałbym teraz, żeby Państwo zaczęli myśleć o pytaniach, które chcą Państwo zadać. Jeśli jeszcze ich nie ma, to ja zadam jedno pytanie panu profesorowi Rymszy, a potem zaczniemy ten etap pytań z Państwa strony. Będziemy te pytania, to zawsze moim zdaniem najlepiej wychodzi, łączyć po 2-3. Uczestnicy będą notowali i potem każdy z nich będzie mógł się odnieść do tego, do czego będzie chciał się odnieść, a uciec przed tym, na co nie będzie chciał odpowiedzieć. Tak to zwykle działa najefektywniej. Na koniec jeszcze przemówi Mateusz Piotrowski. Mateuszu, ile potrzebujesz czasu na swój? Bardzo mało. Okej, to ja już wszystko wiem. W takim razie, czy już na tym etapie są pytania? Są pytania, więc zróbmy taką pierwszą rundę pytań, czyli 2-3 pytania publiczności. Tutaj może podam kutek z tym mikrofonem. Dobrze. To ja proponuję tak. Ja zauważyłem pana w rzędzie, powiedzmy, szóstym po lewej stronie, następnie w środku pana w białej koszuli i jeszcze ktoś jeszcze był, może tutaj trzeci rząd. Because of the perspective of economy for Europe, perspektywy ekonomii dla Europy, w następstwie nauczania społecznego Kościoła, wydaje się, że są pewnego rodzaju napięcia. Te pierwsze to pomiędzy wolnym rynkiem a dobrem wspólnym. Jak to wygląda? Państwa wizja, panie profesorze Bruni, jak to połączyć? Kolejne napięcie to solidarność i czyli solidarność pomiędzy rozmaitymi grupami interesariuszy i tak zwana reakcja państwa, która powinna być pomocna, ale niezbyt mocna. I trzecia rzecz, którą bym chciał, aby profesor Bruni w swojej wizji odniósł się do niej,
jak pan łączy jedność z różnorodnością. Z jednej strony jedność, a z drugiej różnorodność. Są to dwa różne dobra, ale chcielibyśmy zobaczyć te pojęcia nie jako współkonkurujące z sobą, ale jak się uzupełniają nawzajem. Dziękuję. Teraz pan w środku. Prosiłbym jeszcze, jeśli ktoś nie ukrywa swojej tożsamości, o tym, żeby tam się krótko przedstawić. Jestem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jest pan Marcek. Też uczestniczę w popolach, także tak jak profesor. Jan Zygmuntowski, Fundacja Instrat. Chciałbym wrócić jeszcze do tego zagadnienia związanego jednak z kapitałem i z tym, kto jest odpowiedzialny rzeczywiście za emisję i za zniszczenie środowiska. Raport Oxfam z bodajże zeszłego roku mówi dosyć jasno, że najbogatsze 10% globalne społeczeństwo odpowiada za 49% dokładnie procent wszystkich emisji. Jeśli spojrzymy na to, kto zużywa dochód narodowy w krajach całego świata, w Polsce chociażby, która okazuje się jednak ma bardzo wysoki współczynnik Giniego, to ostatnie badanie chociażby profesora Brzezińskiego, 40% całego dochodu narodowego jest zużywanych przez górne 10%. W krajach chociażby Bliskiego Wschodu te górne 10% zużywa 60% całego dochodu narodowego. Więc moje pytanie jest, czy wobec takiej sytuacji rzeczywiście możemy mówić, że tak, to nasze indywidualne decyzje konsumpcyjne, czy wybiorę banany, które są odpowiednio pakowane w supermarkecie, czy to rzeczywiście ma jakiekolwiek znaczenie, czy musimy mówić o tym, że jest to rzeczywiście kapitałocen, albo że system produkcji, który sprzyja jednak temu górnemu 10%, czy 1% nawet. Dziękuję. I mikrofon płynnie wędruje do rzędu czwartego po mojej lewej stronie i będziemy wtedy mieli okazję odpowiedzieć, znaczy państwo będą mieli. Włodzimierz Miziołek, nauczyciel matematyki, odnowa w Duchu Świętym. Chciałem zwrócić uwagę na aspekt moralny i co panowie o tym sądzą i jak Kościół jakby tutaj, bo przeczytałem wczoraj zaledwie, że papież Franciszek zaproponował, czy też wypowiedział się, że nowy grzech trzeba wprowadzić w katechizmie, grzech ekologiczny, ale to w sumie to wcale nie jest nowość jak dla mnie, bo przecież cała encyklika Laudato Si właśnie mówi o tym nawróceniu ekologicznym i chodzi mi o to, no uważam, że to rzeczywiście jest grzech, tak, że to grzeszność człowieka doprowadziła do tego, co jest. I co jakby z punktu widzenia Kościoła właśnie, czy też nauki społecznej Kościoła, jak to wygląda i czy rzeczywiście to jest jakiś szeroki odbiór tego aspektu moralnego właśnie tej sytuacji, która nas dotyka. Dobrze, bardzo, bardzo dziękuję. Spróbujmy teraz odnieść się do tych głosów. Może pani profesor Smerilli jako pierwsza. Chciałbym odpowiedzieć na pytanie trzecie. Wprowadzenie, propozycja grzechu ekologicznego na synodzie w Amazonii został wprowadzony. To było jedno ze stwierdzeń dokumentu finalnego na synodzie. I jeśli przeczytacie ten fragment, myślę, że to 80 któryś fragment, mówią o tym grzechu, że jest to akt złego zachowania wobec Boga, wobec innych ludzi, ale przede wszystkim wobec przyszłych pokoleń. W ten sposób myślę, że warto zwrócić uwagę, czy chcemy to nazwać grzechem ekologicznym, ale sama myśl, która za tym stoi, jest dla mnie bardzo ważna. Jeśli nie będę szanować środowiska, jeśli nie będę uważać, że Bóg stworzył świat w prezencie dla nas i dla ludzi przyszłych pokoleń, to robię coś złego. Więc synod wypowiada się na ten temat
i mówi, spójrz, nie działasz tylko i wyłącznie przeciwko Bogu, ale działasz przeciwko przyszłym pokoleniom. I myślę, że naprawdę ważne jest uwzględniać to w swych działaniach. Jeśli chodzi o to, kto jest winien, co jest winien, to jest oczywiście bardzo trudne pytanie, ale też trzeba, starając się odpowiedzieć, trzeba się starać nie mieszać porządków. Jeżeli włączamy taką refleksję, co na to Kościół, co na to chrześcijaństwo, no to, żeby było jasne, chrześcijaństwo nie ma w sobie wiedzy, jak odpowiedzieć, jak skutecznie zorganizować funkcjonowanie rynku. Nie ma takiej wiedzy i mieć nie może. Po prostu chrześcijaństwo mówi tylko tyle, że to coś, co jest skuteczne, musi być również etyczne. I po prostu. I to jest jakby wyznacza pewne ramy, że nie zgadzamy się na coś, co jakoś byłoby uznane za skuteczne, jeśli my mówimy, że jest nieetyczne. I w tym jest jakby moc, można powiedzieć, chrześcijaństwa, które nie próbuje zastąpić innych rodzajów refleksji. Ja również nie jestem z wykształcenia ekonomistą i nie mogę, tak powiem, wypowiedzieć się stricte na pytanie ekonomiczne. Jestem socjologiem, który uprawia coś, co niektórzy nazywają socjologią ekonomiczną, ale to jest jednak trochę co innego. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że wydaje mi się, jeszcze raz sięgnę do analogii. Gdzie poszukiwać rozwiązania? Do tej analogii z tą kwestią robotniczą. Bo wtedy też było takie coś, czy winni są kapitaliści, czy winni są właściciele środków produkcji, czy winni są właściciele tych maszyn, czy winni są właściciele tych kopalń. No i ruch taki rewolucyjny mówi, że właśnie są winni, trzeba ich zlikwidować i będzie dobrze. No więc chcę powiedzieć, że świat poszedł, no ten świat, który wszedł w tą rewolucję przemysłową, poszedł jednak inną drogą. Poszedł jego drogą taką, w której mówi, że raczej nie trzeba to odrzucić, i trzeba to ucywilizować. I tym sposobem na ucywilizowanie to wymyślono coś, co się dzisiaj nazywa polityką społeczną, ale która głównym pomysłem było coś takiego, że jest pracodawca prywatny, niech on zostanie, są pracownicy najemni, niech oni zostaną, ale niech między nimi pojawi się państwo jako tak zwany pracodawca pośredni, czyli ktoś, kto jednak ucywilizuje te warunki pracy. Powie, że nie wszystko jest możliwe. Są pewne ramy, są pewne reguły, które po prostu muszą obowiązywać. Mi się wydaje, że to jest droga poszukiwania również dzisiaj. Właśnie wykorzystać tą pośredniczącą funkcję państwa, która nie będzie chciała zastąpić kogoś, powie, zrobię to lepiej, wybrudzę to lepiej, ale nałoży pewne ramy, w których pewna gra się nadal będzie toczyć. Znaczy, tym się wydaje, że to jest kierunek refleksji, tam można znaleźć rozwiązanie. Thank you for the questions. Dziękuję bardzo za pytania. And very big issues. First, naprawdę są to poważne kwestie. Musimy myśleć o umiarkowaniu, o dobrze wspólnym, o kryzysie. Oczywiście nie przyszło tutaj przez przypadek, że społeczeństwo jest uważane za coś ważnego. Dobro, to dobro pochodzi od całego organizmu. Pamiętaj, że palec jest częścią twojego ciała, ale umiarkowanie. Jeśli spojrzycie jedną z klasycznych książek ekonomicznych, współczesnej ekonomii, Alfredo Pareto był autorem tej książki. W głównym rozdziale swojej książki pisze, że współczesna ekonomia i dobro wspólne człowieka to dobro wilka czy owcy? To dobro lisa? Generalnie chodzi o to, że dobro wspólne to dobro społeczeństwa. Nie 1% najbogatszych na świecie. I nie też klasy pracującej tylko i wyłącznie. Więc umiarkowanie to jest to wyzwanie, które przed nami stoi. Dlaczego dziś interesujemy się takimi sprawami? Co jest dla nas interesujące? Kryzys klimatyczny? Ponieważ kryzys klimatyczny dotyczy nas wszystkich.
Klimat jest czymś wspólnym. Są dwa powody tak naprawdę kryzysu. Jeśli spojrzycie na ludzi, to jest tak moje wrażenie, rozmawiających na temat tego kryzysu i dobra wspólnego, często to pojęcie dobra wspólnego nawet w Kościele jest takie w pewien sposób niezorganizowane, pośrednie, takie troszeczkę staroświeckie. Dzisiaj jest oczywiste, jest jasne. To środowisko, tak, to pojęcie środowisko. Kiedyś o tym nie mówiliśmy, to nie było ważne. Druga sprawa. Jedność a różnorodność. Te dwa słowa. Teoria społeczna i teoria gospodarcza jako takie bogate same w sobie są pewnym procesem dwóch teorii niemożliwości, czyli teoria błędu i nieskończoności. To są dwie nieskończone teorie. Jeśli ludzie się różnią, to nie jest niemożliwe mieć jedną wspólną, jednoczącą myśl. Więc to jest o tej niemożności. Co to oznacza? Jeśli połączymy jedność i różnorodność razem, to jest to społeczna doktryna Kościoła i niestety ona nie ma tej wiedzy na temat złożoności tych teorii. Różnice pomiędzy nami, pomiędzy doktrynami społecznymi. Myślę, że troszeczkę utknęliśmy tutaj też jakby 100 lat temu. Troszeczkę się zawiesiliśmy w tej teorii. Kiedy mówimy tu o Oxfam, bardzo dziękuję i gratuluję aktywności. Razem pracujemy we Włoszech. I jedno słowo na ten temat. Rozłożenie bogactwa, dystrybucja tego bogactwa nie wystarczy. Dyskutujemy, podkreślamy, że 1% populacji 30-40%, tak, to jest wszystko prawda, ale z tego co wiecie, aby podkreślić ten rozkład, te elementy rozkładu, jak to jest wszystko rozłożone, nie wystarcza, to nie działa. Może troszeczkę zadziała, tak? Bo też tutaj mamy kwestie fiskalne. Ale jeśli zabierzecie pieniądze bogatym, dacie biednym, czy to wystarczy? Nie, według mnie to nie wystarczy. I myślę, że Aleksandra się ze mną zgodzi, bo ekonomia, gospodarka demokratyczna musi się stać gospodarką produkcyjną. Każda firma, każda korporacja musi mieć zarząd etyczny. Muszą być etyczne kwestie uwzględnione. Jeśli tylko firma Aleksandry na przykład tutaj będzie firmą etyczną, gdzie Aleksandra będzie częścią tego zarządu i tylko będzie jeden bank taki etyczny, tak? To będzie skandal. Kiedy jesteście dużą korporacją, macie tak dużą władzę na świecie, w społeczności, musicie mieć zarząd etycznie odpowiedzialny. I nie mówimy tylko i wyłącznie o bankach. Musimy wprowadzać demokrację do procesu produkcyjnego. Pamiętajcie, że dziś nie wystarczy. Musimy zmieniać zasady gry także podczas produkcji. Jeśli nie będziecie kontrolować normalnego wykonywania, realizowania budżetu, działalności firmy, jeśli będziecie po prostu tylko czekać na kontrolę z Urzędu Podatkowego, to nie wystarcza.
Będzie za późno na wszystko. Musicie myśleć o tych wszystkich mechanizmach, które zarządzają tymi firmami. I pamiętać o moralnym aspekcie. Teraz, aby troszeczkę to podsumować. Mamy debatę tutaj z Aleksandrą, troszeczkę się zgadzam z tymi jej ideami, ale pierwsze, idea Jana Pawła II, która podkreślała zbyt mocno grzech i mówiła, okej, to jest grzech, ale żeby tak podkreślać aż tak mocno odpowiedzialność jednostki. I drugi ten, ta druga koncepcja, musimy podkreślać wartości, cnoty. Antropologia biblijna jest przecież pozytywna. Człowiek jest człowiekiem wartości. Musimy nagradzać w Kościele publicznie wartości, cnoty. Oczekuję nowego procesu, na przykład wyświęcania. Byłbym bardzo, bardzo na przykład był szczęśliwy, gdybyśmy mieli świętego tutaj od kwestii ekologicznych, żeby pokazać tak oficjalnie, w oficjalnym sensie, że naprawdę szanujemy środowisko. My jako Kościół. Więc pamiętajcie, nie chodzi tylko o grzech, ale chodzi też o cnoty. Yes, I'd like to add something about the process in which. Chciałabym też dodać kilka słów. To też w kontekście firm finansowych, właśnie tej firmy, która inwestuje i z którą ja współpracuję, chodzi o odpowiedzialne inwestycje. Jak to działa? Kiedy wybieramy państwa, wybieramy firmy, w tym momencie mówimy o firmach, to zaczynamy też kontaktować się z tymi firmami. One też mają prawo głosu w zgromadzeniu, więc możemy też kontaktować się z tymi firmami, zadawać im pytania, prosić ich o ustosunkowanie się i powinny się ustosunkować do naszych pytań, ponieważ inaczej my możemy wystawić im negatywną opinię, co ma wpływ na ich wizerunek. To jest coś, co jest długotrwałym procesem. To nie działa od razu. A też w kontekście procesów demokratycznych i znaczenia produkcji też pytamy ich o ich zarząd, o różnice pomiędzy najmniejszą i najwyższą pensją, bo dla nas to jest ważne. Nie będziemy w stanie zwalczać nierówności, jeśli finansujemy firmy, w których ta różnica między wynagrodzeniami jest zbyt duża. Jest wśród nas jeden członek w naszym komitecie etycznym z Oxfamu i też zajmujemy się procesem podatkowym, transparencji, jawności podatkowej takich firm. Ale mamy tutaj problemy, ponieważ zaczynamy rozmawiać z firmami, a okazuje się, że te korporacje wcale nie chcą nam ujawniać informacji na temat ich przestrzegania prawa, przepraszam, przestrzegania podatków. I myślę, że to jest bardzo ważny aspekt, ponieważ można robić coś dobrego dla środowiska, ale jeśli się trzyma pieniądze w raju podatkowym, to coś tutaj jednak nie gra. Więc chciałam powiedzieć, że to nie jest łatwe, ale ważne jest, aby angażować się właśnie w tego typu działalność, w cały proces, aby utrzymywać dialog. Też formą zaangażowania
Może być na przykład celowe kupowanie akcji czy obligacji kontrowersyjnych firm, tak aby potem brać udział w zgromadzeniu akcjonariuszy i mieć głos. Można by powiedzieć czasem, że to tylko kropla w morzu, ale przynajmniej w Europie jest coraz więcej takich inwestycji. Jeśli jesteśmy tego świadomi, to to jest dobry punkt wyjścia, aby kontynuować ten proces. Widzimy, że siostra zakonnica jest bardzo kompetentna w kwestiach ekonomii. Nie wiem, jak w Polsce, bo we Włoszech to nie jest bardzo powszechne zjawisko. Ja najpierw zanotuję raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, takich pięć pytań będzie i moje będzie szóste albo pierwsze. Do siostry mam pytanie. No to jak te banki tak nie chcą współpracować, to dlaczego siostra nie zadzwoni do papieża i nie powie, żeby kurczę, no coś z nimi zrobił? No nie mógłby z okna tam w Watykanie powiedzieć ta i ta korporacja nie chce pokazać, czy mają te pieniądze w tych rajach podatkowych. Przeklinam ich. No nie da się tak zrobić. No i państwo jeszcze coś dodajcie. So my first question is, do you see any relationship between the current crisis? Czy istnieje jakieś powiązanie między obecnym kryzysem i dechrystianizacją świata zachodniego? Czy jest jakieś powiązanie? Jest tutaj jakaś zależność też w tym kontekście, że my w świecie zachodnim już bardziej nie dążymy do wyższych wartości niż władza, przyjemność, posiadanie i że też już zapominamy o tym, że współistniejemy z innymi ludźmi w naszym kraju i z innymi krajami, że tak naprawdę jesteśmy braćmi, siostrami. Bo przecież jesteśmy dziećmi tego samego Boga. Nie ma podstaw, fundamentów dla wspólnej etyki. Czy to byłby problem? Ja myślę, że mogłoby być trudno tworzyć takie rady czy zarządy etyczne w korporacjach, ponieważ to, co jest dla mnie etyczne i ważne dla innych, może być kompletnie nieetyczne. Mam wielu znajomych, którzy są bardzo serdeczni, bardzo ich lubię, ale bardzo różnimy się co do tego, co jest etyczne albo nie. Dobry wieczór, Marcin Kawko, Szkoła Główna Handlowa i Caritas Polska. Mamy tutaj bardzo dużo pięknych słów, takich jak odpowiedzialność, wzajemność. Odpowiedzialność, wzajemność i nawet wchodzimy na poziom makroekonomiczny, rozróżniając kapitalizm, socjalizm, ten drugi na szczęście już powoli umierający. Ale w rzeczywistości, tak jak wspomniał w pewien specyficzny sposób Janek, za ten kryzys odpowiadają konkretne przedsiębiorstwa, większe, mniejsze, na ogół raczej większe. I czy mają państwo jakikolwiek pomysł, w jaki konkretny sposób przekonać przedsiębiorców do dbania o to dobro wspólne? Bo tutaj mamy troszkę frazesów, statementów takich, szczególnie w kontekście Economy of Francesco, w którym będę miał przyjemność wziąć udział. Mieliśmy Ethical Committee, który jest swego rodzaju karaniem. I moje pytanie, w jaki sposób przekonać przedsiębiorców i jak wyplenić z ich głów ten indywidualizm, z którym związany jest ten utylitaryzm? Filip Konopczyński, Fundacja Kaleckiego. Ja mam takie
Dwa krótkie pytania, w zasadzie jedno pytanie z dwoma przykładami. To znaczy, kiedy myślę o historii sporów katolicyzmu, czy szerzej chrześcijaństwa z kapitalizmem, to no, przychodzi tak do głowy ten długi okres trwający no, tak w zasadzie do początku kapitalizmu, kiedy przez całe wieki średnie Kościół dość skutecznie zwalczał kredyt i no, piętnował na przykład czerpanie zysku z kredytu jako uzurę, jako lichwę, tak? Więc jakby jest ta tradycja i pytanie, jak to nowe podejście papieża Franciszka odnosi się do tej tradycji zwalczania oryginalnego kapitalizmu, że tak powiem. Czy może wyciągnęło z tego jakieś lekcje? A drugie pytanie jest takie, że tutaj aż by się prosiło, mówiąc o tym podejściu, no o przywołanie takiego alternatywnego, współczesnego modelu też religijnego, który jak najbardziej no, nakłada jakieś dyscyplinujące mechanizmy na firmy, bo rozumiem tutaj te kontrowersje z wpływem kapitalizmu, ale na firmy, które działają na rynku. No i to jest ten model gospodarczy islamski, to znaczy mamy do czynienia z tym, co jest halal, tym, co jest haram. No i na poziomie na przykład tego właśnie bankingu, tutaj był profesor Yunus, który się pojawił, no, który także radzi sobie właśnie w takim otoczeniu. I czy tutaj, czy jest jakaś po pierwsze relacja taka wsteczna do tej tradycji, a z drugiej, czy to jest jakieś mieć porozumienia, czy to jest trochę inne podejście względem tego modelu muzułmańskiego? Beautiful questions, Piękne pytania. Gratuluję. Na początku taką krótką uwagę poczynię. Uczestniczyłem w różnych walnych zgromadzeniach akcjonariuszy wielkich korporacji, które dosyć no, negatywnie wpływają na klimat. I widzę efekty tego działania, jednak wydaje mi się, że one są dosyć ograniczone względem większych problemów, przed którymi stoimy i stoi ekonomia, więc dlatego też się bardzo cieszę, że tutaj padł taki postulat zmiany w teorii ekonomii. I chciałem się zapytać, czy to jest jakiś taki też apel do ekonomistów, nie tylko do tych młodych, ale do tych już takich powiedzmy ugruntowanych. I chciałem też zadać pytanie tak troszeczkę z drugiej strony, jak możemy ten wzrost gospodarczy ucywilizować, tak? No bo to nie jest chyba, nie ma co do tego wątpliwości, że to właśnie ze wzrostem gospodarczym są związane emisje, tak, i destrukcja środowiska. Tak, i jak w ogóle da się to zrobić z tym obecnym ogromnym systemem produkcji, tym dużym flow, tak, o którym tutaj była mowa? To około dwa, może trzy głosy jeszcze jesteśmy w stanie przyjąć, żeby to miało sens. Że przejdźmy teraz na tę stronę sali, żeby nie było tak, że pytania tylko z jednej. Jest, jest. Proszę. Dziękuję bardzo za możliwość zabrania głosu. Mam na imię Joanna, pracuję w tej uczelni, nazwisko Biegałka. Mam jedną taką prośbę o refleksję na temat tego, co powiem. Jakiś czas temu też kończyłam studia w tej uczelni i po tych różnych kryzysach ekonomicznych no, zwątpiłam w możliwości ekonomii. Odkryłam je w prostym słowie, które wisi w bibliotece tej uczelni. Wypowiedział je pan Grodek, że ekonomia to sposób nauka o postępowaniu człowieka. I tak się zastanawiam też w kontekście ekonomii Franciszka, na ile mówimy o kapitalizmie, o odpowiedzialności przedsiębiorstw, no stoją jakieś za tym nazwy, ale też stoją za tymi przedsiębiorstwami czy państwami konkretne osoby i ich sposób postępowania, podejmowania decyzji. I chciałam się prosić o odniesienie do tej kwestii, do takiego problemu, który widzę, a jednocześnie z drugiej strony ograniczenia w postaci RODO, wzrastająca anonimowość między ludźmi. Cieszę się, że właśnie tu się przedstawiamy też i jest możliwość nawiązania jakiejś relacji. A drugie też pytanie mam może do siostry, bo ciekawi mnie ta inicjatywa Ekonomii Franceska i spotkania w Asyżu i nie wiedziałam, bo jest to dla mnie to nowa inicjatywa, na ile powodem, jakie są przesłanki, że jest to spotkanie dla młodych ludzi,
jak to się ma do spotkania Światowych Dni Młodzieży i czy ten próg 35 lat jest negocjowalny. Dziękuję. Kto się czuje na siłach, żeby ostatnie pytanie zadać? Pan się czuje na siłach, dobrze. Dariusz Winek, jestem ekonomistą, też z tej uczelni pochodzę pierwotnie. Teraz już od 16 lat pracuję jako ekonomista bankowy, w tej chwili w Banku Pocztowym, odpowiedzialny za finanse. Moja taka pierwsza refleksja ważna, że jak mówimy o tych ważnych słowach dotyczących kapitalizmu czy wolnego rynku, to po pierwsze wydaje się, że jakby tutaj chodzi o pewien mechanizm wyceny wartości, który funkcjonuje w wolnym rynku, czy w gospodarce rynkowej, a tak naprawdę bazujący na tym pojęciu, które mi chodzi po głowie, czyli tej sprawiedliwości komutatywnej, tak? Czyli takiej, która wycenia poprzez rynek, nadaje wartość. I to, co jest problematyczne w gospodarce rynkowej, to jest oczywiście to, iż nie wszystkim cnotom w rozumieniu chrześcijaństwa czy wartości nadaje wartość odpowiadającą wartości ekonomicznej. Ja to postrzegam jako fundamentalny problem, ale to nie znaczy, że to jest chodzi o kwestię kapitalizmu, tylko chodzi o to, że tak naprawdę no, ten mechanizm wolnego rynku nie jest w stanie wycenić we właściwy sposób wartości, która jest w cnotach rozumianych jako cnoty etyczne związane na przykład z chrześcijaństwem. Teraz jak to się ma do tego, o czym rozmawiamy, czyli o mechanizmie? Can you repeat, because it's not easy to understand. Czy może pan powtórzyć? The issue of the question is with the proper assessment of the wealth. Właściwa wycena dóbr w kontekście gospodarki rynkowej. Jeśli robię coś dla kogoś innego, na przykład pomagam w szpitalu, czy mam odpowiednią wycenę rynkową tego typu działania, tego typu usługi, a gospodarka rynkowa nie ma właściwych sposobów wyceny wartości takich działalności. Zwłaszcza jeśli chodzi o taką działalność człowieka, która jest czysto etyczna, czysto religijna. I to dlatego ten system tak nie działa dobrze. Zawsze łatwiej. Chodzi o to, iż w tej logice mamy kłopot z właśnie tym funkcjonowaniem i właściwym zarządzaniem mechanizmami, czyli innymi słowy mamy często to powiedzenie, że po pierwsze gospodarka, a nie po pierwsze etyka. I jak państwo patrzą na ten problem? Czy tak naprawdę kryzys polega na tym, że po pierwsze nie mamy właściwej oceny moralnej pewnych działań ludzkich i kryzys z tym związany, który przekłada się na właśnie złe funkcjonowanie gospodarki i ekonomii. Bo po pierwsze, często używamy po pierwsze ekonomia, a nie wartości etyczne. Tak? Czy zgadzają się państwo z taką tezą? Chociaż to nie jest bardzo łatwo, żeby to odwrócić, bo w korporacjach, w finansowaniu konkretnej działalności to po prostu liczy się mechanizm rynku i wyceny wartości i uzyskania zysku. Więc to jest jakby dla mnie przynajmniej to podstawowe pytanie i ono jest chyba moim zdaniem fundamentem. Czy państwo się zgadzają z taką logią, bo ono się ma, potem się po prostu przekłada na problemy dotyczące funkcjonowania, funkcjonowania rynku. Drugie pytanie jest związane z, jakby tutaj państwo też wspomnieli, ja też uczestniczyłem trochę wolontarystycznie w pracach takiego zespołu przy Komisji Europejskiej dotyczącej gospodarki, finansowania gospodarki obiegu zamkniętym, Circular Economy, Financing. I teraz znowu, jak to zrobić? To jest bardzo trudne zadanie, dlatego że wprowadzenie tego typu nowych mechanizmów związanych z finansowaniem przedsięwzięć oznacza, że musimy jako konsumenci płacić więcej za dobra, które są produkowane w bardziej etyczny, sprawiedliwy, adekwatny do wykorzystania mniejszej liczby zasobów naturalnych sposobów produkcji. I my jako konsumenci musimy być gotowi, żeby płacić więcej. Czyli musimy sobie jakby pozbyć się tej radości z konsumpcji po to, żeby to był bardziej etyczny sposób.
I to jest jakby z kolei bardzo trudne i w tym kontekście mówimy często właśnie o tej zmianie modelu konsumpcji, który wymusza te działania. Czy to też nie jest jakby droga do tego, aby tak naprawdę wprowadzać tą nową ekonomię Franciszka? Dobrze, bardzo dziękuję. To było znakomite ostatnie pytanie. Wracamy teraz tutaj i niech paneliści proszę potraktują to jako okazję zarówno do odpowiedzenia na te pytania, które chcą odpowiedzieć, jak i jakiegoś ostatniego słowa, bo po tym będziemy musieli już kończyć nasze spotkanie. Może, aha, siostra już ma mikrofon, więc oddaję głos. First of all, thank you for your suggestion. We are going to say to ask Pope Francis to do something, but dziękuję, dziękujemy za tą sugestię rzeczywiście związaną z papieżem Franciszkiem. Ekonomicza pecuniaria questione to jest dokument, który został opublikowany w zeszłym roku i właśnie on się do tego odnosi. Ale myślę, że ciężko przez niego przebrnąć. I myślę, że gdyby papież z własnymi słowami się do nich zwrócił, byłoby to bardziej skuteczne, ale to taki żarcik. Czy tam się wymienia konkretne banki, marki, ich nazwy, firmy, które... Nieważne. Jeśli chodzi o spotkanie w Asyżu, otrzymaliśmy wniosek od 90-latka z Anglii. Prośbę o uczestnictwo 90-latek. Mamy też dwóch 12-latków, którzy chcą przybyć na spotkanie. I teraz analizujemy te wnioski, bo myślę, że każdy, kto czuje się przywołany, powołany do tej zmiany, do tego, na to spotkanie, to też jest dla nich niejako powołanie, więc dlatego też to wydarzenie nie powinno wykluczać ludzi. Ale dlaczego młodzi? Zamysł był taki, że jeśli nobliści, ważni ekonomiści się spotkają, to możemy dyskutować na tym spotkaniu. Ale ja nie jestem stara, ja mam 45 lat, ale uczę ekonomii od 2006 roku. Moje poglądy są już ugruntowane, mogę być otwarta na pewne rzeczy, ale ciężej jest mi zmienić moje podejście, więc założenie było takie, że jeśli spotkają się młodzi ludzie, którzy bardzo łatwo nawiązują ze sobą relacje, mają świeże pomysły. I też wydaje nam się, i tego się nauczyłam z synodu młodzieży, że oni mogą nam powiedzieć coś nowego. Zawsze myślę, że kiedy czytamy Szawła, to tam jest napisane, że każde pokolenie przekazuje sobie dobre rzeczy. I tutaj w tym też jest Bóg, to znaczy starsze pokolenie mówi nowemu pokoleniu zawsze coś. Coś mówi o Bogu. Ale myślę, że można to też odczytać inaczej, że nowe pokolenie też może powiedzieć nam coś nowego o Bogu. I powiedzieć to temu starszemu pokoleniu. Więc o to nam właśnie chodzi na tym evencie. Nie chcemy robić kolejnego spotkania młodzieży i nie chcemy go robić co roku, czy co dwa lata. Sens, czy duch idei, to zdecydować tam, a nie wcześniej, co taki proces może nam przynieść, jakie efekty. Czy jest to kwestia zaangażowania, a nie kwestia, że jesteśmy tam razem. To znaczy,
spotykamy się tam razem, ale żeby być w to zaangażowanym. Jeśli czujesz się, czujecie się, że coś możecie wnieść w to wydarzenie, oczywiście zapraszamy. Oczywiście pamiętajcie, że Assisi jest małym miastem, ale nie chcemy, aby ktokolwiek czuł się wyłączony, bo to nie jest nasz ani duch, ani cel. Jeszcze coś o dużych korporacjach i kryzysie klimatycznym. Mówiąc o młodych ludziach, milenialsach, są ci, którzy mogą zmienić korporacje i ich zachowania, ponieważ wiedzą, że są przyszłością. Ankiety przeprowadzone na całym świecie na temat milenialsów i ich idei, preferencji, mówią, że istota, waga środowiska jest na samym szczycie. Zanim tu przyjechałam, byłam w Stanach. Zaproszono mnie do rady zewnętrznej, doradczej, na pewne takie spotkanie w jednej z największych chemicznych korporacji. I chcieli, abym mówiła o Laudato Si. Było to dla mnie naprawdę zadziwiające. Może pomyśleli, że to jest coś egzotycznego, ale naprawdę słuchali z uwagą i zdałam sobie sprawę, że jesteśmy pewnego rodzaju skarbem, że tego typu doktoranci są skarbem. Jeśli zaoferujemy humanitarność, ludzie pomyślą o tym, że można coś zmienić, więc w takiej korporacji naprawdę martwili się o kryzys klimatyczny. I byli tam obecni również eksperci, mówiący o wszystkich możliwych scenariuszach. Co jeśli temperatura wzrośnie o 2 stopnie? Co z węglem? Jakie problemy nastąpią? Naprawdę uważnie przemyśleli każdą kwestię. Jeśli jedna z największych firm w Stanach jest w stanie to zrobić, to znaczy, że tej kwestii można podejść w sposób poważny. I jeszcze na koniec, nie wiem, jak ucywilizować wzrost ekonomiczny. Ale sposób, w jaki dokonujemy pomiaru tego wszystkiego, jest ważny. Dlaczego? Mówimy, że nauki ekonomiczne będą zniszczone w pewnym momencie. Więc jeśli nauki ekonomiczne nie zobaczą relacji, to ta świadomość tego faktu, że potrzebujemy bardziej skomplikowanych środków pomiaru, środków przeciwdziałających, zapobiegających, to nie będziemy w stanie osiągnąć celów zrównoważonego rozwoju. Dlaczego jest to ważne? Powiem wam. W 2017 roku rząd włoski podjął 12 takich środków zapobiegawczych, 12 celów ustalił dotyczących jakości, równości praw kobiet, dobrobytu, dochodu dla rodzin. Stwierdzili, że będą dokonywać pomiarów tych czynników. I każde prawo, które zostało zaakceptowane, potwierdzone, they were going to measure the
to każdego prawa chcieli dokonać pomiarów i czy jest efektywne pod każdym tym kątem. Czy to prawo wnosi pozytywne zmiany? I to jest sposób, w jaki nasz świat się zmienia. Zobaczcie, z politycznego punktu widzenia, jeśli zwrócimy uwagę na tego typu środki zapobiegawcze, zaczniemy robić coś w tej kwestii. Niestety rząd się we Włoszech zmienił i teraz nie wiem, czy będą kontynuować tę politykę, ale było to pierwsze takie działanie, pierwszy kraj w Europie, który podjął takie kroki. Myślę, że to jest jeden ze sposobów, w jaki możemy ucywilizować rozwój gospodarczy. Widzimy wiele wymiarów, a nie tylko GDP, jako jedyny wskaźnik liczbowy. W odpowiedzi na to, co można konkretnie zrobić, ja bym chciał powiedzieć o trzech sprawach. Pierwsza to jest taka, która po prostu jest możliwa. Wszyscy ci, którzy zajmują się rzecznictwem interesu społecznego przy podejmowaniu ważnych decyzji gospodarczych. Myślę, że Unia Europejska jest tego dobrym przykładem. Gdy właśnie wszystkie relacje, które mówią o tym, jak przebiega właśnie kwestie związane z podpisywaniem tych umów międzynarodowych. Znaczy jest wyraźna dysproporcja dostępu do informacji lobbystów gospodarczych i rzeczników interesu społecznego. To jest bardzo zaburzone. I to na to się skarżą wszyscy ci, którzy próbują to orzecznictwo społeczne, że tak powiem, prowadzić. Powinna być po prostu reguła taka, że co jest dostępne dla jednych, jest dostępne dla drugich. No niestety jest, tam obowiązuje reguła, że to jest tajemnica handlowa i wobec tego jedni mają dostęp, a drugich jakby z tego wyklucza. Wydaje mi się, że bardzo wielką siłą jest przejrzystość. Znaczy to ma ogromny potencjał. Po prostu właśnie dlatego, że ma duży potencjał, dlatego tak trudno się z tym przebić. Ale mi się wydaje, że to jest rzecz, która jest w zasięgu możliwości. To można byłoby wprowadzić. Druga kwestia, co jeśli chodzi o ten aspekt teoretyczny, gdzie tu można było zrobić? Bo mnie się wydaje, że istnieje pewien potencjał w czymś, co jeśli chodzi o teorię ekonomiczną, jest stosunkowo słabiej rozwinięty względem innych działów teoretyzowania. To jest teoria przedsiębiorstwa. Że istnieje taki nurt, który stara się jakby rozgryźć takie coś, czemu się nadaje nazwę firma odpowiedzialna społecznie oraz przedsiębiorstwo społeczne. Nie chodzi o firmę, która ma jakiś program CSR i za pomocą tego programu nadrabia sobie, tak powiem, różne inne rzeczy, które robi poza tym programem, tylko chodzi o taką firmę, która funkcjonuje w ten sposób, że dąży do zysku, a rezygnuje z maksymalizacji zysku. Że ma taką formułę i teraz ta różnica między osiągnięciem zysku, a rezygnacją dalej, to jest właśnie to coś, gdzie się, tak powiem, dba o różne aspekty, możemy je nazwać cywilizacyjne, kulturowe, etyczne, jakbyśmy chcieli. Pytanie, czy taki mechanizm może działać i nie na, tak powiem, sytuacje takie jednostkowe, że gdzieś komuś coś się przytrafi. Czy to mogła być pewna formuła racjonalnego gospodarowania? I jeszcze proszę dalej, przedsiębiorstwo społeczne. Nie mam o tym czasu mówić, ale naprawdę są tacy, którzy próbują to robić. Co więcej, akurat jeśli chodzi o tę formułę, tutaj jest spore zaangażowanie właśnie ludzi spoza stricte ekonomii, znaczy, którzy próbują z pewną refleksją do tego wejść. Ale tak naprawdę potrzebne jest spotkanie. Ale tutaj pewien potencjał jest. I trzecie, co chciałbym powiedzieć, to my nie oni. Każde takie zaczynanie od tego, wielki biznes, kapitalizm, korporacje, ktoś tam jest odpowiedzialny. Oni są odpowiedzialni. To tą drogą, moim zdaniem, nie można zajechać do skutecznego rozwiązania. Bo skuteczne rozwiązanie, od tego zacząłem, to jest tam jest uzgodnienie perspektyw. Nie ma uzgodnienia z perspektyw, nie będzie skutecznego rozwiązania. A teraz jaki błąd wynika z tego oni? Jak wiemy o wielkie korporacje. Jak one są wielkie, tam jest wielu ludzi. Wszyscy, co są w tych korporacjach, są za to odpowiedzialni, którzy tam pracują? Czy tylko ci, którzy zarządzają? Na którym szczeblu? Na średnim, na wyższym? A może właściciele? A ci właściciele mówią, że to jest akcjonariat rozproszony. I na końcu może się okazać, że ci oni tam nie ma do kogo strzelać. Wszyscy się z tego, że tak powiem, wykolegują. A druga kwestia to jest coś takiego, jak oni są winni, to ja im przyłożyłem i idę spać spokojnie. Swoje zrobiłem. Gra nie idzie o poglądy, gra idzie o zachowania. Tym, co zmienia, są zachowania.
Tymczasem, no dokładnie tak jak pan powiedział, no to jest kwestia tego, że się spotyka no, popyt z podażą. I pytanie, na którym poziomie one się spotykają. I tak naprawdę, jeśli ekonomia Franciszka mówi to, że można być szczęśliwym konsumując mniej, tak? Znaczy to jest jakby rozumowanie. Pytanie, czy też jak mówię z tą teorią przedsiębiorcy, czy też można być szczęśliwym przedsiębiorcą, nie dążąc do maksymalizacji zysku. To jest pytanie, tak? Czy to jest możliwe? Ale jeżeli tak, to to jest na obu stronach to musi iść. Znaczy nie można jednej strony, a drugiej zostawić. Znaczy no pytanie, jak to zrobić? Ale to wymaga, że jesteśmy my. My, nie oni. I na to chciałbym zwrócić uwagę. Dziękuję. Thank you. Just few words because my colleague said a lot of stuff. Kilka słów na koniec, ponieważ mój tutaj przedmówca powiedział już wiele. Związek pomiędzy chrześcijaństwem a kryzysem środowiskowym nie jest taki łatwy. Według niektórych osób, chyba właściwie większości, chrześcijaństwo było przyczyną, powodem tego kryzysu, ponieważ inne religie, inne cywilizacje, jak hinduizm, buddyzm, mieli bardziej taki inny kontakt z naturą, bardziej drapieżczy. Idea dominacji mamy tutaj dwie tradycje. Pierwsze to troskę, szumar. Dbanie się, dbanie, troska, czyli dbanie o środowisko. Sama geneza, czyli element dominacji staje się coraz ważniejszy w chrześcijańskiej i żydowskiej tradycji. Nie jest to takie łatwa, nie jest to łatwa korelacja. Oczywiście to, co mówicie, że potrzebujemy etycznych ludzi, potrzebujemy etyki, ale także tej niereligijnej. Jest to bardzo złożone. Potrzebujemy złożonego zespołu do rozwiązania tego problemu. Kolejna kwestia to też wskaźniki racjonalne. Kiedy patrzymy na racjonalność tej kwestii, w Biblii również wtedy, kiedy Biblia została formalnie zapisana, w encyklice papieża, we wszystkich uzasadnieniach tego potępienia ponieważ macie władzę, macie pewnego rodzaju asymetryczną władzę, posiadacie władzę i używacie tej władzy do wykorzystania i zabierania pieniędzy innym. Jeśli spojrzycie na racjonalność tego pojęcia, znacznie ważniejsza była Biblia. Nadal jest to bardzo interesująca kwestia. Mnóstwo jest zapisów dotyczących ekonomii. Franciszek mówi o tym. W dzisiejszej ekonomii dużo ważniejszy jest niż zysk, jest władza. Zyski są złe, zysk to zło, cały czas słyszymy takie powtarzanie. Jest pewnego rodzaju konflikt pomiędzy zyskiem a ludźmi, którzy otrzymują na przykład dużo pieniędzy bez zarabiania. Czyli chodzi o rentierów, o kapitalistów. Kolejny punkt.
Mam mnóstwo punktów do omówienia, ale oczywiście nie ma na to czasu. Czyli to jest kwestia, jak oceniać te wszystkie wartości rynkowe. Mario? Dario? Dario, okay, Dario, king of, king odniosę się do pana Dariusza, jak okay. Król Persji. Bardzo ważny w Biblii, jak wiecie. Jak ocenić dobra, racjonalność, jak je doceniać w jakiś sposób? Aleksandra już wspomniała troszeczkę o tym punkcie. Pomyślcie o środowisku. Przez jeden wiek przynajmniej uważamy Europę jako wspaniałą firmę, którą możemy zniszczyć, ale my nie postrzegamy tego środowiska jako dobro. Zobaczcie, Wenecja, Porto Marghera. Nie myślimy o tym, że można to zniszczyć. Nie mówimy o dobrach środowiskowych, ale dzisiaj niszczymy te dobra, relacjonalne dobra. Ważne jest docenić tę wartość, ale ważniejsze jest to przede wszystkim zauważyć. Ale jeśli przypiszecie komuś cenę ekonomiczną, czemuś komu cenę ekonomiczną, to znaczy, że przekształcicie wszystko na dobra, na towary. Jeśli przypisujecie czemuś cenę, to staje się to towarem, czymś uniwersalnym. Jeśli zacznie się mi płacić, jeśli będę płacić za dziecko, nie będzie można zrobić tego samego za darmo, tak? Bo to będzie czynność już opłacana. Nie będzie to dobrem wolnym. Więc warto jest zauważyć, docenić, ale niekoniecznie mierzyć z punktu widzenia ekonomicznego oczywiście. Jest to kwestia, nad którą pracujemy. Różnica pomiędzy zauważeniem czegoś, a mierzeniem tego. Dziś my tego nie zauważamy. Może wystarczyłoby zauważyć, nawet jeśli nie mierzymy tego. Mierzyć jest dla mnie naprawdę mniej ważne niż zauważać. I ekonomia, gospodarka cyrkularna jest ważną kwestią. Tak, musimy płacić więcej. To, że wszystko jest możliwe bez kosztów, jest naprawdę naiwną ideą. Jeśli coś chcemy zrobić, zmienić kapitalizm, musimy zapłacić. Nie możemy kontynuować naszego stylu życia, takiego jak wcześniej. I myślę, że Greta Thunberg to powiedział w Nowym Jorku w grudniu. To była dyskusja polityczna, naprawdę ważna i bardzo ważne przemówienie polityczne. Przesłanie było, że my dorośli możemy to zmienić, musimy to zmienić. Na przykład, jeśli nie zainwestujemy, nie wydamy 10-20% we współpracę międzynarodową z Afryką, nie będziemy w stanie uregulować imigracji. To wszystko to jest... Bez tego kosztu, bez tego, że zapłacimy więcej, to jest naiwność. Bo jeśli nie zapłacimy, to będziemy mieć tylko marginalne zmiany i to jest niebezpieczne podejście, bo ono jest po prostu nieprawdziwe. I kończę, ponieważ kończy mi się czas, więc chciałbym powiedzieć, że dziś też w kontekście chrześcijańskim, gdzie dziś jesteśmy, też ze względu na organizatora i też wszystkim organizatorom chciałbym podziękować. Moim zdaniem to, czego więcej potrzeba, to coś bardzo ważnego dzisiaj. To jest proroctwo. Zerknijmy na Biblię. Mamy różne wersje różnych wydarzeń.
Mamy na przykład księgi królewskie. I tam jest mowa o pewnej sukcesji, ale w tym samym roku powiedział, że dany król, były kontrowersje co do opinii na jego temat. Niektórzy twierdzili, że świetnie sobie radził jako władca, inni twierdzili, że wykorzystywał, wyzyskiwał biednych, więc mamy różne narracje, ale potrzebujemy też różnego proroctwa. A co to jest proroctwo? Proroctwo to patrzenie na społeczeństwo z perspektywy biednego, ubogiego. Jeszcze prorok Joel, którego bardzo często cytuje papież Franciszek, że młodzi ludzie mają swoje proroctwa. Starzy ludzie mają swoje marzenia i to jest piękne zdanie, ale ja bym, to jest piękny cytat, to jest cytat biblijny, ja bym to jednak zmienił. Potrzebujemy też dorosłych ludzi, starszych ludzi w Asyżu, ale nie jako w cieniu, na drugim planie. Tak jak mamy małe dziecko i rodzica, rodzic, który wychowuje, gotuje, ale później się wycofuje. Ale potrzebujemy tych dorosłych. Tak jak już nawiązując do proroka Joela, młodzi ludzie mogą głosić proroctwa, ale pod warunkiem, że starzy ludzie będą mieli marzenia. Potrzebujemy dzisiaj starszych ludzi, którzy są jeszcze w stanie marzyć o przyszłości, którzy nie tylko są pesymistami, bo to jest też odpowiedzialność, jeśli młodzi ludzie wśród ekonomistów, dorosłych, przedsiębiorców nie znajdą optymistów, którzy śmieją jeszcze marzyć o lepszym świecie, to młodzi ludzie też nie będą w stanie czynić proroctw, ponieważ optymizm dorosłych jest niezbędny dla marzeń młodych ludzi. Więc myślę, że Asyż będzie takim połączeniem tych dorosłych przedsiębiorców, ekonomistów, którzy marzą z optymizmem i młodych ludzi, którzy właśnie czynią to proroctwo razem, ale jednak z tymi dorosłymi w tle, na drugim planie. To świetnie. Uczestnikom naszej debaty już Państwo podziękowali brawami, także podziękujmy jeszcze organizatorom i tłumaczom, a ja już oddaję głos i zapraszam Mateusza do podsumowania. Drodzy Państwo, obiecałem Rafałowi, że zabiorę mało czasu i dotrzymam obietnicy. Chciałem powiedzieć, że no, tak mi się wydaje, że rzeczywiście stało się dzisiaj coś niezwykłego. Jesteśmy w najważniejszej polskiej uczelni ekonomicznej. Siedzą tutaj osoby, które się chyba wcześniej nie spotkały. I wydaje mi się również, że nie będzie to koniec takich niespotykanych spotkań. A dopiero początek. Dlaczego? Polski bardzo ważny filozof Stanisław Brzozowski powiedział kiedyś coś takiego, że najlepszym sposobem na krytykę czegoś jest stworzenie czegoś, co działa lepiej. I wydaje mi się, że początek tej rozmowy, która zaczyna się tutaj, to jest oficjalny element w ogóle ekonomii Franciszka, dzisiejsze wydarzenie. Jest elementem tego, co będzie miało swój finał w Asyżu i dalszy ciąg. To jest, mam nadzieję, sposób na powiedzenie, najlepszą krytyką jest tworzenie działających, produktywnych rozwiązań, które działają lepiej. Definicje tego, co to znaczy być produktywnym, są właśnie tym, o co się spieramy, o czym myślimy, co próbujemy na nowo ująć. I tych pomysłów jest bardzo wiele, nie będziemy już dzisiaj czasu o tym porozmawiać, ale wydaje mi się, że coś bardzo podobnego mówi też w pewnym momencie chrześcijaństwo, mówi święty Paweł, kiedy mówi,
wchodząc w pewne spory, które się toczą wtedy bardzo ważne, mówi, ani ta strona sporu nie ma znaczenia, mówi wtedy o obrzezaniu, ani obrzezanie, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. To znaczy stworzenie czegoś, czego jeszcze nie było, ale co ma tę siłę pociągnąć nas w nowe miejsce. Uważam, że bardzo tego potrzebujemy i że początek tego dzięki dzisiejszym gościom i Państwu się wydarzył. Chciałem tylko na koniec powiedzieć też, że czasem pewne rzeczy widać na froncie, a pewne dzieją się niewidzialnie, a są ogromnie ważne. Dlatego bardzo chciałem podziękować pani Marzenie Zielonce z Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Annie Kluzińskiej ze Światowego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska, bez którego na przykład, proszę Państwa, nasi goście nie rozumieliby, co do nich mówimy, bo mieliśmy problem z tłumaczeniem. Tak, więc ta niewidzialna praca jest też bardzo ważna, żeby, tak jak mówili Państwo, zaczęło widzieć całą ekonomię. Bardzo Państwu dziękuję. Wspaniałego wieczoru. Może można będzie jeszcze złapać gości gdzieś w kuluarach. I do zobaczenia. Witam Państwa jeszcze na sekundkę, jeszcze zanim jeszcze skończymy. Też chciałem podziękować w imieniu, powiedzmy, pana rektora i naszej uczelni, ale również wszystkich właśnie tutaj wymienionych osób, czyli pan redaktor i Rafał Woś i nasi goście, a także właśnie Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska, Centrum Myśli Jana Pawła II, Fundacja Konrada Adenauera, która też uczestniczyła, Ruch Focolari, z którego dzisiaj żeśmy intelektualnej i duchowej aktywności korzystali, wreszcie Klub Inteligencji Katolickiej. Proszę Państwa, taka moja krótka jeszcze uwaga, bo jestem gadułą i nie mogę czasami przestać, ale tylko tak powiem w ten sposób. Ja tutaj zbierając się, oczywiście bardzo chciałem, żebyśmy się zebrali, natomiast byłem troszkę sceptykiem. Znaczy obawiałem się, że no może będzie połowa sali, będzie pełna, to może będzie dobrze. A się okazuje, że jest pełna sala, a z drugiej strony myślę, że tego typu przedsięwzięcia, tego typu spotkania, dyskusje i dialogi, debaty są przyszłościowo bardzo potrzebne i chyba sądzę, że chyba w tego typu uczelni są szczególnie potrzebne. Także jeżeli będą nowe pomysły, ze swojej strony też będę próbował coś wymyślać, ale jakby Państwo chcieli coś takiego zorganizować, to myślę, że forum tej uczelni jest do tego chyba właściwe. Także dziękuję Państwu bardzo, życzę miłego wieczora.